jak go znałam, wiedziałam, kim on jest, nie, bo z jego siostrą się uczyłam w tej samej klasie, nie? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w dość nietypowej scenerii, ponieważ przyjechaliśmy do miejscowości Krzywe, w której to przez większość życia mieszkał Krzysztof Pachucki, bohater programu Rolnik szuka żony. Jesteśmy tutaj po to, aby zebrać informacje być może od rodziny, być może od sąsiadów na temat tego, co naprawdę wydarzyło się w ostatnich dniach. Jak wiemy, Krzysztof Pachucki popełnił samobójstwo i chcemy dowiedzieć się prawdy. Wiele portali podaje informacje niekoniecznie prawdziwe, dlatego też jesteśmy tutaj, aby przedstawić autentyczną wersję wydarzeń. Zobaczymy, czy nam się to uda. Tuż po przyjeździe do Świętajna zostaliśmy niemile zaskoczeni. Jeden z mieszkańców, widząc ekipę wraz ze sprzętem na ulicy, zaprosił nas do siebie na podwórko i zaproponował rozmowę. Był wówczas pogodny i serdeczny. Zaznaczam, że wiedział, w jakiej sprawie przyjechaliśmy na teren Świętajna. Na chwilę mężczyzna udał się do domu, aby odebrać telefon, a nasza ekipa czekała na niego na podwórku. Na dworze obecny był również znajomy mieszkańca, który to zapewnił, że właściciel posesji dobrze znał Krzysztofa Pachuckiego i chętnie udzieli nam informacji. Mężczyzna był z nami kilka minut i odjechał. Po pewnym czasie właściciel wrócił i zmienił ton na agresywny. Chciał nas przeszukać, kazał wyzbyć się wszelkiego sprzętu, nawet telefonu komórkowego, i zaczął również nas wyzywać bez powodu, po czym w wulgarny sposób wygonił nas z posesji. Ta sytuacja nie sprawiła jednak, że się poddaliśmy. Na terenie miejscowości Świętajno, w której to odbył się pogrzeb mężczyzny, uzyskaliśmy informacje na temat tego, gdzie znajduje się obecnie jego ukochana i dzieci. Niestety, będąc pod domem Krzysztofa, nie udało nam się nikogo w nim zastać. Najwięcej informacji udało nam się zgromadzić w miejscowości Krzywe, gdzie położony jest dom Krzysztofa Pachuckiego. Z relacji sąsiadów i przyjaciół świętej pamięci Krzysztofa wynika, że był to człowiek skory do pomocy, kulturalny i dobrze wychowany. Każdy zapytany sąsiad czy sąsiadka nie miał o mężczyźnie złego zdania. Obawiali się jednak konfrontacji z kamerą z uwagi na to, że do mediów zdążyło wypłynąć wiele fałszywych informacji i nie chcieli oni, aby ich wypowiedzi zostały zmanipulowane. Tamtejsi mieszkańcy wspominają bohatera programu Rolnik szuka żony ze łzami w oczach, nie mogąc uwierzyć w to, co się wydarzyło. Będąc natomiast w sklepie w Świętajnie, udało nam się zgromadzić pewne informacje od mieszkanki, stałej klientki sklepu, która to uczęszczała z siostrą Krzysztofa do jednej klasy. Dla mnie to normalny człowiek był, Boże, nie? Przyszedł, to coś kupił. Jak gdzieś się pojawił raz, może dwa razy do roku, to każdy, wiadomo, cześć, to pogadali i tego było tylko. Tam najwięcej, tam gdzie mieszkał. Co w ogóle sądzą Państwo o takim programie? Dla mnie to... No niektórzy się wypowiadają, że raczej, że to teraz, jak tak się stało, to wszyscy krytykują ten program, nie? A dla mnie to, jeżeli ktoś się miał, jak to się mieli być razem, czy chcieli być, no to czemu nie? Dla mnie to program mógłby być. Ale już w tej sytuacji, jak teraz się wydarzyło takie coś, to od razu krytykują. No to on, znaczy umarł, no to dobrał chyba sobie życie, nie? Wydaje się, że ten Krzysiek, on ogólnie był, no stos się rozszedł, nie? I on chciał znaleźć, bo przecież... ta rodzina chciała, żeby on z kimś był, bo jednak taki dom, nie? I tam te pokoje wynajmował, to raczej chciał być i dlatego do tego programu się zgłosił. Jeżeli ktoś nie chce, to się nie zgłasza. Nie było kandydatki na terenie nie, tutaj? Nie, bo nie było, bo nie ma właściwie. No i spróbował szczęścia w tym programie. Ja go znałam, wiedziałam, kim on jest, nie? Bo z jego siostrą się uczyłam w tej samej klasie, nie? Nadal nie są znane nam przyczyny tragicznej śmierci Krzysztofa Pachuckiego. Przypomnijmy, że mężczyzna cierpiał na depresję, ale czy był to jedyny powód samobójstwa?
Na to pytanie nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi.